o festiwalu Miasta Poezji? Oczywiście, że tak. Czy interesujesz się poezją? Tak. Co możesz polecić młodym czytelnikom, studentom? Młodym czytelnikom? No nie wiem, bo akurat ja jestem fanką Różewicza, ale nie wiem, czy tak akurat dla młodych jest zamiast, bo dość ciężka poezja. Zdecydowanie nie Szymborską, o której się ostatnio za dużo mówi. Jeśli chodzi o poezję, znaczy, szczerze powiedziawszy, ja zawsze byłam wychowana na Mickiewiczu. Przede wszystkim, więc może Mickiewicza. Od najmłodszych lat, jako że moja podstawówka akurat nosiła jego imię, wszystko znam na pamięć, szczerze powiedziawszy. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 harmat grzmiało, artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota długą, czarną kolumną jako lawa błota. Nie pamiętam, to było 10 lat temu.